Ten nietypowy, zgoda, nietypowy sposób chcemy zwrócić uwagę Państwa, opinii publicznej na bardzo ważną rzecz, na tą różnicę między rządami Prawa i Sprawiedliwości i rządami poprzednimi Platformy i PSL-u. Bo oto są pytania. A jak to się dzieje? Cóż to za sztuczki premier Morawiecki robi, że mamy pieniądze na programy prospołeczne, a jednocześnie sytuacja finansowa budżetu jest bardzo dobra? To jest jedna z odpowiedzi na to pytanie. Jak wiemy już, to już wczoraj przedstawiciele rządu mówili, przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u według tych ustaleń straciło 68 miliardów złotych w wyniku tego, że stworzone warunki pozwalały na to, żeby tracić pieniądze, żeby państwo traciło pieniądze na nielegalnym imporcie czy wwozie paliwa z naszego kraju. To daje 8,5 miliarda złotych rocznie. 8,5 miliarda, proszę Państwa, to jest powód, dla którego, jak to brzmi, to jest powód, dla którego tak trudno z tym dotrzeć do opinii publicznej, bo to są pieniądze, to są liczby zupełnie abstrakcyjne, ale porównajmy to z czymś konkretniejszym. Budżet Białegostoku to jest około 2 miliardów złotych. Budżet samorządu województwa podlaskiego to jest około 850 milionów złotych rocznie. Budżet Supraśla, w którym tu się znajdujemy, około 64 w tym roku, na 2019 rok, 64 milionów złotych. Porównajcie Państwo te liczby. 8,5 miliarda złotych strat rocznie budżetu państwa w wyniku jednego tylko, w jednym tylko obszarze błędu poprzedniego rządu, Platformy PSL-u. My potrafimy rządzić lepiej. Jest różnica, to dzięki temu budżet państwa w rządzie Mateusza Morawieckiego jest w tak dobrej sytuacji. Stać nas po prostu na to, żeby rządzić dobrze, w interesie, zgodnie z intencjami Polek i Polaków. Partia Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o finanse publiczne. I tak naprawdę na wielu konferencjach mamy okazję do tego, aby chwalić się sukcesami prospołecznymi, programami prospołecznymi, które zostały wdrożone, kiedy opozycja mówiła, że to jest nierealne, nie ma takich pieniędzy, choćby 500+, to, że nie jesteście w stanie Państwo, takie były hasła, wprowadzić tego. I co się okazało? Okazało się, że twarda polityka fiskalna rządów Prawa i Sprawiedliwości pozwoliła uszczelnić system, pozwoliła znaleźć pieniądze na realizację tych wszystkich planów, które zostały przedstawione przed wyborami w poprzedniej kadencji. Jesteśmy wiarygodni, rzetelni i liczymy, że dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości będą trwały i tak samo wszystkie rzeczy, które zapowiemy na konwencji programowej, będą zrealizowane poprzez właśnie taką twardą politykę fiskalną, poprzez twardą politykę przeciw przestępcom fiskalnym. Będziemy zbierać pieniądze, zbierać publiczną kasę i sprawiedliwie, tu powtarzam, sprawiedliwie ją dystrybuować, żeby wszyscy mieszkańcy, wszyscy obywatele mogli uczciwie, sprawiedliwie korzystać z rozwoju gospodarczego, który mamy w tej chwili pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Każdą złotówkę dosłownie oglądamy na wszystkie strony, aby dobrze wydać na szkoły, na drogi, na szpitale. Więc ukradziono miliardy, ponieważ my przyglądamy się każdej złotówce, aby ją dobrze wydać. Więc ukradziono nasze pieniądze. Te pieniążki, dzieląc te pieniądze na regiony, to jest około 0,5 miliarda rocznie dla Podlasia. To są 4 miliardy złotych dla Podlasia przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL zostały stracone. My nie chcemy takiego czasu, my chcemy kontynuować dobry czas dla Polski, dlatego zapraszamy 13 października.